19 stycznia 2014. Trzecia w tym sezonie wyprawa rowerowa. Słuchajcie, 19 stycznia 2014. Okolice Żebronia. Tak zwany halny, to właśnie widać. I jest niesamowicie ciepło. Co zresztą, jak widzicie, odbija się na stanie śniegu w górach. Jeżeli ktoś nigdy nie wierzył, że jedna rzeka może płynąć nad drugą, to sami zobaczcie. Rzeka numer jeden płynie sobie, płynie. I rzeka numer dwa. A to wszystko na trasie kolejowej i rowerowej Wisła-Ustroń. Dziewiętnasty stycznia. Wjechaliśmy do Wisły, 19 stycznia. Dziewiętnasty stycznia. Jakby mi ktoś powiedział, że będę w Wiśle na rowerze, to bym po prostu chyba mu powiedział, że jest totalnie rąbnięty. A jednak znaleźliśmy śnieg w Beskidach. Słuchajcie, skocznia narciarska Wisła Malinka 16 stycznia, czyli 3 dni temu, odbył się tutaj Puchar Świata w skokach narciarskich, a ten śnieg jest aż z Chochołowa.
wielkie słowa uznania dla organizatorów. To są te kontenery, co widać podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich, z których skoczkowie wychodzą. Słuchajcie, jestem winny przedstawienia wam, kto wygrał ten Puchar Świata w Wiśle Malince, te zawody. Niestety nie pamiętam, ale wiem, że drugi był Kamil Stoch i za pierwszym razem nie zrobił telemarku. Jakby zrobił telemark, to by wygrał. A tak to wygrał Niemiec. Garbik, fajeczka i poleciało. Piotr Żyła. No, Wisła sportem żyje. A to już rynek w Skoczowie. No jak widzicie, dotarłem już do domu, 86 km.